Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz, polski kurs Blendera. W tej części tutoriala chciałem powiedzieć kilka słów na temat tego, jak można zrobić baking i jak wypalić w teksturze na przykład coś takiego jak cień. Taki cień wypalony w teksturze nazywa się często shadow map, czyli mapa cienia. Przygotowałem już scenę, na której mamy prosty plane i na tym plane jest ustawiona małpka. Oprócz tego mam również dwa światła. Jedno z nich jest umieszczone dosyć wysoko i ma dosyć standardowe ustawienia, z wyjątkiem tego, że energia jest zwiększona do 2, a mamy także liczony cień z dużą precyzją, bo mamy aż 15 sampli i miękkość cienia wynosi 5. Druga lampa jest lampą bezcieniową, jej energia również wynosi 2 i ma lekko niebieski kolor. Tego typu scena renderuje się w całkiem ładny sposób, o tak właśnie jak widać. No i teraz tak. To, co chciałbym pokazać, to w jaki sposób można ten cień małpki wypalić w teksturze dodanej do tego plane'a. Aby to zrobić, należy na samym początku rozwinąć mapowanie UV dla plane'a w taki sposób, aby była do niego dodana tekstura. Robimy to w tej chwili. Dodam teraz obrazek, który będzie z domyślnymi ustawieniami, aby oszczędzić na czasie. Jest czarny. No i teraz, aby wykonać bake wszystkich cieni, czy też wszystkich świateł i cieni, które są na scenie, należy przejść do zakładki Render, a następnie do panelu Bake. Poprzednio we wstępie pokazałem, jak można bake'ować Full Render. Nie jest to może zbyt przydatna opcja w tej sytuacji. My szukamy opcji takiej jak Shadow. A więc będziemy sobie bake'owali cienie. I to bake'owanie cieni jest bardzo proste. Wystarczy tylko wybrać opcję Shadow i bez żenady nacisnąć przycisk Bake. W tej chwili odbywa się bake'owanie i mamy za chwilę, mam nadzieję, widoczny, gotowy efekt. Popatrzmy jeszcze moment, jak to wygląda. Czekamy. Powinienem teraz powiedzieć coś mądrego, ale nic mi nie przychodzi do głowy. Może powiem coś takiego, że podczas bake'owania, zwłaszcza kiedy tekstura jest bardzo duża, może zostać zjedzona przez Blendera ogromna ilość pamięci. Miałem takie przypadki, kiedy nie wystarczało 16 giga i sam system zaczynał swapować i nadal nie było to wystarczająca ilość pamięci. Także na przykład dla dużych map normalnych albo dla displacementów, czyli dla zmiany geometrii, można naprawdę dużo pamięci stracić na bake. Pokażę to może później, obejrzymy sobie, jak nie zapomnę. W każdym razie, nasz proces bake'owania się już zakończył i to, co otrzymaliśmy, to jest obrazek, który ma na sobie wypalony, czy też wypieczony cień. Cień pochodzi od obiektu, który znajduje się nad tym plane'em, który tu mamy. A więc wszystkie światła i inne rzeczy umieściłem sobie teraz w postaci takiego małego obrazka. I teraz, jeżeli dodam ten obrazek do rzeczywistego obiektu za pomocą materiału, to będę miał możliwość obserwowania tego, jak ta moja tekstura wygląda. Proszę zobaczyć, teraz w podglądzie tekstur mam tutaj włączony widok teksturowany. Widać, że mam eleganckie cienie, w dodatku z lekko niebieskim odcieniem. Także jest to sposób na bardzo szybkie policzenie cieni, takich, których normalnie nie byłoby widać. Oczywiście mogę ten materiał później dodać do obiektu i wyłączyć swoje światła, a obiekt nadal będzie zawierał informacje o tym cieniu, mimo tego, że światła już tego cienia nie rzucają. Wszystko to może przyspieszyć w końcowym rozrachunku szybkość renderowania. No i oczywiście przydaje się również w grach. Tak można wypalić mapę cienia. Ok, dziękuję za uwagę.